Wszystko mam, siemano, siemano. Dzisiaj odwiedziłem skatepark na Chrościckiego, bo mam pewien pomysł, żeby nagrać jedną sztuczkę, ale 100 razy i sprawdzić, jaka jest skuteczność w moim wykonaniu. Bo u mnie ze skutecznością jest bardzo słabo, więc chcę nad tym popracować. No i wymyśliłem sobie właśnie taką akcję, żeby nagrać to, ale o szczegółach za chwilę wam opowiem, bo najpierw chcę zmienić łańcuch w rowerze. Od kiedy mam ten rower, to nie wymieniałem jeszcze w nim łańcucha. A Dawid na którejś z ostatnich jazd urwał swój, więc u mnie już na dłuższy czas jeżdżę na SRAMie PC1. Trochę się rozciąga, ale trzyma się bardzo dobrze, daje radę, nie jest drogi, można go dosyć tanio kupić. No i cóż, wymieniam, rozgrzewam się, stawiam kamerę i zaczynamy. Łańcuch zmieniony. Red Bullek jest, bo będę dzisiaj potrzebował dużo energii i koncentracji, z czym z czasem może być problem. Co do tarczy 180 SL2, na której jeżdżę już chyba trzecią czy czwartą jazdę, to powiem jedno, to jest absolutny sztos. Jest najlżejsza modulacja, jest w porównaniu do wszystkich poprzednich tarcz dużo lepsza, naprawdę dużo lepsza. Ta tarcza z tym hamulcem, to jest po prostu marzenie. Ten niski murek, 100 prób i 30 minut na sprawdzenie skuteczności. Będę chciał powtarzać ten test mniej więcej raz na miesiąc i zobaczyć, jak w skali sezonu skuteczność wykonywania tej sztuczki u mnie się poprawi. Dwadzieścia pięć prób, czyli 1/4, i jedyny problem, z czym będzie, to z koncentracją. Po kilku próbach się odpala automat, to nie myślę, jak to zrobić prawidłowo, tylko po prostu wyrzucam, bo to mi przychodzi z automatu, ale nie myślę, nie kontroluję drugiej części triku. Czas 23 minuty. Chyba 50 prób, czas 16 minut, więc mam minutę, żeby odpocząć. Idę założyć Red Bulla.
Zastanawiałem się, czy 3 próby na minutę, plus minus, nie będzie zbyt duże tempo, ale chyba jestem w stanie się zmieścić. Kondycyjnie będzie pewnie słabo na końcu. Teraz jest tempo duże, w zasadzie nie ma dłuższych przerw. Tętno jest wysokie, oddech jest konkretny, więc może być z czasem tylko i wyłącznie gorzej. Dwadzieścia jeden prób. Pedał na razie nie wytrzymał. Jest pęknięcie. 71 prób. Za mną. Niechcący nacisnąłem pauzę w zegarku, ale to odtworzę sobie, myślę, z nagrania. Jest 75 prób za mną, plus minus 2, bo się pomyliłem chyba w liczeniu. Jeszcze 15. Mam jeszcze dużo czasu, 7 prób chyba z tego co kojarzę. Jest dobrze, jest tylko 7 stopni, więc jest dosyć chłodno, ale poczułem tą próbę. Pokażę wam pedał. Nie wiem, czy będziecie widzieli, ale tutaj jest pęknięcie. Tu jest pęknięcie. A jeszcze tak opowiem, mając na te 7 prób, ile czasu? 4 minuty. Starałem się jak najmniej energii tracić na poprawianiu swoich pozycji, więc jak zaskakiwałem, to zaczynałem się skupiać na tym, żeby robić jak najmniej kroków, żeby wrócić do pozycji wyjściowej. Tak sobie stawiałem rower, żeby od razu był w miarę gotowy do wejścia na pedały i ruszenia. Nie stawiałem go byle jak, żeby się później poprawiać i tracić energię przy takich ruchach, bo przy 100 próbach, przy każdej próbie 2-3 poprawki, no to finalnie jest bardzo duży wysiłek, więc jak przy każdej próbie uda mi się oszczędzić jakieś jedno poderwanie koła, to w skali całej próby może być to naprawdę znaczące coś. Nie mam siły, nie myślę, dobra. 3,5 minuty zostało na 7 prób, więc idę, skupię się nad skutecznością, no i zobaczymy finalnie, ile tych dobrych prób było. Jeszcze jedna. Minuta 40. I koniec, a nie. Pomieszałem, bo przecież nacisnąłem pauzę, więc tego czasu było trochę mniej. No tak czy inaczej, w okolicach 30 minut jestem, myślę, że w okolicach 100 prób jestem. Prawidłowych, zaliczonych było tyle, ile teraz pokażę na ekranie, bo nie byłem w stanie policzyć, zapomniałem. No i co?
Powtórka tej próby będzie gdzieś za miesiąc, zobaczymy jaka będzie różnica. Jeżeli macie ochotę sprawdzić siebie w tym triku, to możecie dołączyć do tej próby. 100 prób, 30 minut, stawiajcie swoje nagrania, oznaczajcie mnie, z ciekawością pooglądam jak wam to wychodzi. Dla osób, które chciałyby zobaczyć całe to nagranie, bez cięć, bez przyspieszania, bez tych wyciętych, nieudanych prób, to link macie w tym miejscu do całości. No i na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.